miejscowość Kruszyniany, powiat Sykulski, miejscowość niedaleko granicy z Białorusią, pożar kompleksu budynków usługowo-gastronomicznych, częściowo hotelarskich. Cały budynek drewniany, informacja wpłynęła do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Sokółce o zadymieniu na poddaszu, na dachu. W chwili przybycia pierwszych zastępów okazało się, że silne zadymienie na poddaszu i ogień się rozprzestrzenia w części jakby nieużytkowej w samej kalenicy dachu. W pierwszych działaniach brały udział dwa zastępy z JRG Sokółka, OSP Krynki, OSP Śródziałowo. Następnie dojeżdżały kolejne zastępy z powiatu sokulskiego. O pomoc poprosiliśmy powiat białostocki, z którego też przyjechały jednostki OSP i jednostki zawodowe. W działaniach biorą udział dwie cysterny plus drabina 37 metrów i podnośnik 24. Oczywiście no niestety dużym utrudnieniem jest to, że no, konstrukcja jest bardzo palna, pokryta lakierami drewniana i bardzo słabe ciśnienie w sieci hydrantowej. Jest to bardzo odległa miejscowość od wszelkich większych skupisk ludzkich, także ciśnienie jest bardzo słabe. No i mamy problemy z wodą. Wodę dowozimy z dwóch punktów czerpania wody plus punkt czerpania wody stanowią dwie cysterny. Na chwilę obecną nikomu nic się nie stało. Przed przybyciem zastępów OSP i PSP wszyscy zostali ewakuowani przez personel, który tutaj był na miejscu. To jeszcze nie jest koniec akcji, na pewno potrwa to rana. Z tego względu, że trzeba dużą konstrukcję rozebrać, dokładnie przelać wodą, no i jeszcze raz sprawdzić. Strażacy z miejsca akcji wynieśli na chwilę obecną około 6-8 butli z gazem propan-butan.